Hej, hej, witajcie ponownie, kolejny odcineczek z Mafii 3. Jesteśmy w dalszym ciągu w piwnicy. Pamiętajcie, w dalszym ciągu możecie korzystać, jest konkurs tam na dole, link w opisie. Także zapraszam serdecznie. Gdzie tu jest wyjście? Muszę iść porozmawiać z Samim i Elisem. Elis to jest chyba mój brat, jak dobrze pamiętam, a Sami... To nie pamiętam, to jest ojciec, czy nie? Zobaczmy, co oni od nas chcą. Tak, to jest ojciec. We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, to give you a chance to see the neighborhood. How serious is it? Ah, you know, Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Gone. Those people waiting on the food. Co, rozdawać jedzenie teraz? Nie wiem, o co chodzi. Oh, I saw Lincoln a couple times once he was first back. Mm-hmm. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now, he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay in hell. Haitians, they are bad news. No talking Lincoln out of it. Okay, mam jakieś problemy, widzę. Whatever else he might have become. Z jakąś grupą ludzi. Z jakąś mafią, gangiem, nie wiem. Myślę, że będziemy musieli rozwiązać ten problem za chwilę. A może po prostu będziemy rozdawać jedzenie za darmo. Nie wiem. Zaraz się okaże. Jadłodajnia. Ciepło serc. Well, then most likely. 3-month apprenticeship to start, then the union lets you in. Okay. You tell Sammy and Ellis? Not yet. Gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like to hear it, but they'll come around. You need to do what's best for you. Go ahead and start serving those folks. I'll be back. Co mam? Aha, dobra. Okej. Okay. Czy mam pracować? Give Sammy my best, Lincoln. Yes, sir. Okej, okay. Czyli karmimy, tak? Jadłodajnia. Będę nalewać zupkę. Warm meal, warm heart. Oh, wszystko na razie spokojnie i powoli do przodu. Nalejesz mu tą zupę, czy nie? A. Muszę kliknąć. Rany, myślałem, że to będzie automatyczne. Thanks. 10 minut miesza. Ten stoi, a 10 minut mieszam. Rany. Blessing's mine, ma'am. Zastanawiam się, co jest grane, nie? Oh my god. Couple days back and they already got you working? Trzymaj, trzymaj, stary. Means a hell of a lot to all of us. Oni stoją w tej kolejce, a ja tam mieszam i mieszam. Mówię, poczekajcie, aż wystygnie. Don't get old, son. It's a fucking shit show. O rany. I'll see what I can do about that. Mam nadzieję, że nie czytacie tych dialogów. Hey there, Lincoln. How are you, Regine? I'm good. Nice to see you around the hollow again. Nice to see those big brown eyes again. Ktoś przyjechał. They'll be over at my aunt's place with the rest of me. To jest chyba ta mafia druga. Baby, I'll do that. Lincoln, we got trouble. Run, Regine. A nie. Crazy nigga, shoot with you, Lincoln. Sammy's next.
O rany, co zgrane? Aha, dobra, bijemy się, o kurde. Dobra. Powal go. Ja pierdzielę. Ale jazda. Wow. Oni mieli pistolet. Mieli broń. Mieli na głowie pięści. To zje. Dobra, co to jest? No, to jest ten gang chyba. François, Papa Doc Duvalier, was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tontonmacut, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. Okay, dalsze się historii. Got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Prawie zginąłem, chciałem powiedzieć. Prawie zabili. 7 months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bêtes on velour started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. When I go way back. Nie brzmi ciekawie. This thing with the Haitians. Mamy z nim napięko i to ostro. It's time for it to end. You and Ellis need to handle it. No, we don't find him. Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They even built themselves a little shanty town. When the depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. But do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we could sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Dobra. Czyli kolejna misja po cichu. Once we eliminate whoever's running the show. Czyli nie zabijcie wszystkich. Ale podejrzewam, że finalnie tak się stanie. Wszystkich wybijemy. Be careful, yeah? Haitians are a hard people. Do not ever underestimate them. Dobra. Bierzemy się do roboty. No ładnie. Jesteśmy na mokradłach i musimy ich teraz znaleźć. Trzeba podpłynąć bez jaj. To mogą być krokodyle. Musimy tam po cichu to niby zrobić. Zobaczymy, czy się uda. Wątpię. Okej, zgadzaj się, bo już wrogu, aby nie wziąć się uwagi. Część uwaga pokazana jest w postaci białego wskaźnika na środku ekranu. O, dziękuję. Dobra. Chodź, bo oni tu stoją, to nie ma, nie opłaca się. Znaczy, o Jezus Maria, nie w ten sposób. Czekajcie, muszę poćwiczyć trochę. On tu idzie. Dobra. A, jeszcze tu jest. Jeszcze tu jest jakiś gościu.
Dobra, spokojnie. Gdzie oni są w ogóle? A tu z brama. Kurde. O, ładnie. Załatwiony. Wziąłem strzelbę? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Panie Pawle, panie Lincolnie. Chyba muszę tu wejść, co? To jest czysto? Mam znaleźć bakę. Nie wiem, kto to jest baka. Kurde. Gdzie jest ta baka? Ta baka. Chyba tędy. Czekajcie. Tędy przejść? Chyba tędy. Jak ja nie lubię skradać się. Aha, mogę gwizdać. Przytrzymać delete. Ciekawe, czy mnie zauważyli? Chyba nie. No, tam jest ich więcej. O, Lender jest. Dobra, przyszedłem przez bramę. Więc jestem w połowie. O kurde, tam jest ich więcej. Ja pierdzie, ja tu zrobię rzeźnię. Nie ma opcji, żebym ja tutaj się skradał. Gdzie to jest jakieś przejście? Gdzie ja mam ich znaleźć? Co ja szukam w ogóle? Tam gdzieś jest. Dobrze, wszystko jest oznaczone. Słuchajcie, na dole po prawej stronie widzę, że są wrogowie oznaczeni. To jest chyba jedyny plus tego, że coś widzę. Dobra, mogę przeskoczyć. Świetnie. Dobra. Holender jest na gdzieś tutaj. O ja pierdzielę, tu jeszcze stoją. No chyba wszędzie są, dobra, musimy iść tędy i w prawo. No właśnie, widać. Ten jest zapatrzony, ten jest zajęty. Tego muszę zdjąć chyba. O kurde. Nie widać mnie? Mnie tu nie ma, stary, mnie tu nie ma. O kurde, no to już po mnie. Ale było blisko. Tego muszę zdjąć tutaj. Okej. Tu jest spokojnie. O kurde, tu jeszcze idzie. Tu jeszcze jakiś koleś biega. Czekajcie, ostrożnie, powoli do przodu. Poszedł tutaj. Pewnie w środku będzie. Mogę tu wejść? O, Lender jasno, nie mogę wejść. Ja cię pierdzielę. O kurde. No nie. Okej. No nie, no, ah, come on! Zginąłem. Ja myślałem, że on po cichu to otworzył, on wykopał te drzwi, co za... Lincolnie, ty... Jezus Maria. Zamiast normalnie, myślałem, że on po cichu otworzył, będzie się skradał, po cichu otworzył, ale nie. On weźmie z kopyta, rozwali tyle. Co za koleś. No co za koleś. Dobra, teraz zabiję wszystkich. Nie będę szczypać. Okej.
Śmigamy dalej. Ten idzie tutaj. Poczekajcie, najpierw tego muszę zdjąć. Wszystkich zdejmę na wszelki wypadek, żeby nie było. O! Się nie będę szczypał, proszę was. Come on. Ja pierdzielę, będę się szczypać, a później mnie dopadną. Też leżysz. Wszystkich wymorduję. O, tu jest strzelba. Wezmę strzelbę. Może się przydać. No, bardzo ładnie. Już czyściutko. Już tutaj nikogo nie mam. Dobra. Okej, gwizda. Nie mogę gwizdać, żeby zwrócić uwagę. Dziękuję, wiem o tym. Dobra. Chyba nie przyjdzie, co? Dobra. Okej, dalej, którędy żeśmy szli? Tutaj jakoś chyba, nie? Później tędy. Dobra. Tutaj ten grubas szedł. Tego muszę zdjąć, tego dużego faceta, bo on będzie mi przeszkadzać później. A teraz jakiś inny jest chyba. No, teraz jakiś inny gościu. Zaraz go dorwę. Idziemy. Okej. Teraz tutaj. Teraz tego zdejmiemy. Wcale nas nie było widać. Elegancko. Tych muszę zdjąć, bo oni będą przeszkadzać. Tych muszę zdjąć, bo oni przeszkadzali. Dobra. Okej. Dobra. Dobra, jest cutscenka. Okej. Dobra, czyli doszliśmy do jakiegoś tam momentu, który będzie może zapisem gry. The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than you. No ładnie. To żeśmy się dogadali. Bardzo ładnie. Żeśmy się dogadali faktycznie. You fucking costume! You fucking pig! Oh my god! Take it easy! Take it easy! He kept me in there, locked in there, day and night. Beat me, use me. I killed you, motherfucker! You and your entire nienawiść, matka. He's dead! He's dead! He can't hurt you anymore. It's over. Over? Over! A to jest dla nas główny bohaterek, przynajmniej tyle co kojarzę po... po screenach, tyle co kojarzę po trailerach. On chyba wstąpi do naszego... do naszej mafii. Zobaczymy. Dobra, uciekła. O, Holender. No to nieciekawie. Co, jest tu jakieś wyjście inne? Mam nadzieję, że tak. Dobra, nieźle tu walą. Czekajcie, zobaczmy sobie. Aha. Okej. Koktajl Mołotowa. Materiał może wybrać z pod Z. Weźmy automat. Może to nam pomoże. Czekajcie, musimy jakoś stąd wyjść.
trafiłem. O kurde, nie trafiłem. Dobra, jest tam więcej, nie? Tam było więcej tego chyba. Weźmy jeszcze trochę tych koktajli. Dobra, porzucamy sobie koktajlami troszeczkę. O, dobra, w ten sposób. Ale zebrał. Okej. Wiedziałem, że tak się to skończy. Wiedziałem, że tak się skończy, wszystkich wybiję. Nie da się zrobić tego po prostu po cichu, no come on. Rany. Ktoś jeszcze? Okej, przeładujmy. 20. Dobra, tu jest 30 sztuk amunicji. Weźmiemy tą broń. Udaj się do Elisa. Okej, czyli muszę wyjść stąd. Tędy było wyjście, nie? Chyba. Jest coś jeszcze? O cholera. Idą. Idą do nas tutaj. Dobra, jednego chyba dorwałem. Biegniemy się tędy, dookoła, może będzie bezpieczniej. Mam taką cichą nadzieję. Dobra, dorwałem gnojka. Jest mera, ta broń jest tak mało celna. Wiadomo, stara broń to troszkę inna celność. Okej. Przeładuj, stary! O kurde, przydałby się teraz snajperka. Naprawdę, przydałby się snajperka, patrzcie ile ich tu jest. Okej. Spokojnie, czekajcie, tam jest karabin jakiś. Przebiegniemy się tędy dookoła. Zajdziemy ich od tyłu może. Może od tyłu ich zajdę. Albo i nie. Dobra, ten już leży. O kurde, chyba tam pluje krwią. O rany. Nie mam broni już. Amunicja mi się kończy. Kurde, amunicja mi się kończy, naprawdę. No, sam się podpalił. Co za łepek. Co za łepek normalnie. Dobra. Biegniemy dalej. Dobra, wziąłem jakąś strzelbę. O ja pierdziele, gdzie on skąd on wziął, się wziął? Weź apteczkę, stary, weź apteczkę. Okej. O cholera jasna. Rzucił mi tutaj koktajlem. Czerep jeden, czekajcie, weźmy to. Bo tu jest chyba więcej amunicji. W tym momencie. Dobra. A, tu jeszcze jest. Leżysz, chłopie. Dobra, wybiegamy. Nie, musimy stąd wyjść. Kurde, to jest niesamowita sytuacja. Okej, okay. Jest nasz brat. Ej, przyjedziesz mnie, stary. Zaraz mi przyjedziesz, kurde, chłopie. Do samego mam jechać? Dobra, wsiadaj. Wsiadaj, stary, wsiadaj. Braciszku. Dobra. Dobra, może uda się uciec.
Dobra, na razie spokojnie. Wygląda na to, że chyba mamy już spokój. Została naprawdę bardzo długa trasa. Już mamy 1300 metrów, że sporo. Nie ma co zwlekać. Rzucimy piątkę i jedziemy. Jakie są słabe hamulce w tych samochodach? To jest po prostu masakra. Okej. Dobra, damy radę. Jest ciemno. Uwaga, skręcam. Wymuszam. God. Nie, to była dość ciężka misja, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o skradanie, nienawidzę tego, po prostu nie cierpię skradać się. A jeżeli jest skradanie i nagle ten zamiast wziąć i otworzyć drzwi po ludzku, słuchajcie, po ludzku otworzyć drzwi po prostu, ten nie wykopuje przy wszystkich świadkach, no przecież to jest normalnie nieziemska sprawa. No kto to widział? Ja się skradam, a ten nagle z buta ciągnie w drzwi. No to wszyscy tak, wszyscy nagle się odwracają i patrzą, come on, co on tu robi, jak on się tu przekradł? I nagle taki soczysty, siarczysty ostrzał w moim kierunku. I właśnie policja, muszę uważać. Teraz mnie jeszcze dopadną. Co takie światło tu jest? Kto tak świeci? A to wschód słońca jest. O rany. Niezły ten wschód. Aha, tutaj mam wjechać. Dobra. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. O, ciężka sprawa. There wasn't someone going after Sammy, then there was someone else forcing him into a bad situation. It was never going in. I opowiadanie tego księdza. That's out, man. Tego ojca. Ojca Jamesa. Poznajmy dzięki niemu tą historię, na to wychodzi. Chodzi o komu się tak spowiada. Komu to opowiada w ogóle? Probably don't know this. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day. I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the web. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him at the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. Always did want to see the inside of that place. Dobra, jesteśmy umówieni w jakimś klubie. I w tym klubie dojdzie do spotkania jakaś dobra misja, dobra... Coś się będzie działo, jakieś przygotowania. Podejrzewam, że to będzie po prostu ten napad, ten wielki napad chyba. To co na początku było, w pierwszym odcinku. To był fragment właśnie tego, co nas czeka. Ale do tego jeszcze kwestia przygotowań. Dobra, żeby nie przedłużać, tyle z mojej strony. Już za niedługo kolejny odcinek, także dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!